Brońmy świeckie instytucje publiczne, przede wszystkim szkołę przed katolicką ideologią. Chrońmy społeczność LGBT przed atakami katolików do złudzenia podobnymi do tych, co w putinowskiej Rosji. Nie damy, by nas zgnębił wróg. Tak nam dopomóż Tusk, tak nam dopomóż Lempart. Klaudia Jachira, posłanka partii Zieloni, znana jest z prowokacyjnych wystąpień w Sejmie oraz kontrowersyjnych działań mających na celu wyrażenie sprzeciwu wobec różnych aspektów polityki, ale co ciekawe, również wartości Kościoła. Dlatego właśnie przyjrzymy się dziś bliżej temu, co takiego wyróżnia Klaudię Jachirę na tle innych polityków oraz jakie kontrowersje budzi jej aktywność na politycznej scenie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu 3 słowa do lewicy. 1, 2, 3. Napisane? No to lecimy. Klaudia Jachira to jedna ze szczególnie kontrowersyjnych postaci na naszej dzisiejszej scenie politycznej. Jest posłanką partii Zieloni, a zasłynęła przede wszystkim prowokacyjnymi i kontrowersyjnymi happeningami, które przeprowadzała w Sejmie. W 2020 roku podarła egzemplarz konstytucji, chcąc w ten sposób skrytykować działania obozu rządzącego. Natomiast rok później zaprezentowała własną wersję wiersza Rota, również wymierzoną w Prawo i Sprawiedliwość. Prawdziwe arcydzieło merytoryki i propagandy. Sami zobaczcie. Nie rzucim Unii, skąd nasz ród. Praw kobiet ani mowy. Polskie my córy, polski lud, że pichy szczep piastowy. Nie damy, by nas zgnębił wróg. Tak nam dopomóż Tusk, tak nam dopomóż Lempart. Do krwi ostatniej kropli z żył bronić będziemy sądów, aż się rozpadną w proch i w pył niesprawiedliwe wasze rządy. Twierdzą nam będzie każdy próg. Tak nam dopomóż Hołownia, tak nam dopomóż Biedroń. Nie będzie Kaczyński pluł nam w twarz, ni Czarnek dzieci nam tumanił. Unijny stanie hufiec nasz, duch będzie nam hetmanił. Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. Tak nam dopomóż Kosiniak, tak nam dopomóż Trzaskowski i Tusk. W przypadku tej pani, nie po raz pierwszy zresztą, milczenie nie jest złotem, jest szansą. I żałuję, że ta szansa nie została wykorzystana. Zostawiam państwu posty. Śmiewać opozycję to jedno, ale czy posłanka w ten sposób nie szydzi z naszej tradycji? Jakby tego było mało, to w 2022 roku, podczas zaprzysiężenia prezesa NBP, rozrzuciła w Sejmie sztuczne banknoty, za co spotkały ją konsekwencje w postaci obniżenia uposażenia poselskiego. Tym gestem, jak tłumaczyła, chciała zwrócić uwagę na problem rosnącej inflacji. Jachira znana jest także z prowadzenia satyrycznego kanału na YouTube, gdzie w bezpośredni i prześmiewczy sposób komentowała poczynania partii rządzącej. Taka kolorowa postać. Ostatecznie jednak nie walczy tylko z opozycją, walczy również z konstytucją. Jest również znana ze swoich wokalnych wystąpień, w których w dość osobliwy, można by rzec agresywny, a zarazem muzykalny sposób, obnaża i krytykuje politykę, z którą się głęboko nie zgadza. A nie zgadza się z wieloma rzeczami. Na przykład z egzekwowaniem prawa i konstytucją. Kijem przez szmatę bym nie tknął tego bez mózga. Strzel sobie w skroń i połóż się obok. Kup sobie blaszkę i jebnij się w czaszkę. Chuj tą konstytucją. Kretynka, kretynka, kretynka. Pojeba jesteś. Ja dole, myślałem, że to jakiś fejk, a ty kurwa, naprawdę istniejesz. Przynajmniej jest kreatywna. Nie wiem, czy jest to rodzaj zaangażowania, którego oczekują wyborcy, ale przypuszczalnie przynajmniej jakaś część osób doceni takie wokalne popisy. Jest to ostatecznie całkiem dobry sposób na pozyskiwanie elektoratu. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do wysłuchiwania postulatów poprzez występy wokalne.
Moja macica jajniki meldują, że wszystko u nich w porządku. Jednak chciałyby zapytać, czy będą miały prawo na wypadek okresu do zasiłku pogrzebowego? I czy będzie on wypłacony w połowie, czy w całości? Jakaś część społeczeństwa będzie ją pewnie wyśmiewać, ale im więcej osób o niej usłyszy, tym również więcej zainteresowanych się znajdzie. Z dobrych wiadomości mogę wam powiedzieć, że wystąpienie to miało miejsce 7 lat temu. Ze złych natomiast niewiele się od tego czasu zmieniło. Niezaprzeczalnie jej kreatywność wyróżnia Yahirę na tle innych polityków i sprawia, że trudno przejść obok jej osoby obojętnie. Ale czy politycy powinni wywoływać aż takie emocje? Yahira otwarcie sprzeciwia się ścisłym powiązaniom władzy z hierarchami kościelnymi, uważając, że prowadzi to do naruszania zasady świeckości państwa. Jej krytyka bywa bardzo ostra, wręcz agresywna, co dla wielu stanowi przejaw antyklerykalizmu. Posłanka wielokrotnie atakowała prominentnych przedstawicieli kościoła, zarzucając im hipokryzję, materialistyczne podejście czy wręcz wspieranie pewnych patologii. Ten styl politycznej walki, jak już wcześniej wspominałam, choć przysparzający Yahirze rozgłosu i poparcia pewnych grup wyborców, dla innych stanowi dowód braku szacunku dla uczuć religijnych i przekraczania granic dobrego smaku. Posłanka zdaje się nie rozdzielać tej właśnie patologii od nauk kościoła. Jest piękny dzień. Dzień, w którym na sali siedzi wreszcie ministra do spraw równości. Dzień, w którym projekty, takie jak ten, które nie chronią kobiet przed przemocą, które mają za zadanie narzucać jedną katolicką ideologię, jakimś właśnie trafem, to najczęściej katolicy mają ogromną potrzebę narzucania swojego zdania całemu społeczeństwu. Nie mają już szans takie projekty, by w tej Izbie znalazły poparcie i zostaną odrzucone w pierwszym czytaniu. Nareszcie, to nie politycy czy księża będą mówić ludziom, a w szczególności kobietom, jak mają żyć i czy zasługują na ochronę, czy mają cierpieć w milczeniu, znosić bijącego męża, bo Bóg tak chciał. Nareszcie w Polsce nie będzie przyzwolenia na przemoc w domu. Będzie też zero tolerancji dla waszego ulubionego powiedzenia: nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Temat z krytyki kościoła szybko przeszedł na dyskusję o agresji w polskich domach. Mam nieodparte wrażenie, że nie jest to raczej na miejscu, by zestawiać te dwie kwestie. Swoją drogą, czy na pewno wyłącznie katolicy mają potrzebę narzucania swoich wartości innym grupom społecznym? Zdaniem Yahiry, jak najbardziej. Dużo się w ostatnim czasie mówi o zmianach w polskim szkolnictwie. Niektórzy uważają, że są one dość radykalne, a takie kwestie jak ogólne zmniejszenie materiału w szkołach, czy ograniczenie zakresu, z takich przedmiotów jak historia, nie powinny leżeć w ingerencji naszych władz. Stąd pojawia się nierzadko pytanie, czy politycy nie mają zbyt dużej kontroli nad młodymi umysłami. Zdaniem polityk lewicy nie jest to raczej problem. Inna kwestia spędza jej sen z powiek, czyli wpływ kościoła na instytucje i nienarzucaną nikomu lewicową ideologię. Brońmy świeckie instytucje publiczne, przede wszystkim szkołę, przed katolicką ideologią. Chrońmy społeczność LGBT przed atakami katolików do złudzenia podobnymi do tych, co w putinowskiej Rosji. Chrońmy kobiety przed katolickimi fanatykami. Powtórzę, czas od Janie Pawlić polską przestrzeń publiczną. Chrońmy tę mównicę przed głupotą i złośliwością jeszcze w dodatku. Dobra. Pani poseł Wanda Nowicka, klub Lewica, bardzo proszę. Projekt... Są poglądy, panie pośle. To, co tutaj padło z tej mównicy, jest oburzające, obraźliwe i haniebne. Bardzo proszę, pani poseł. Szkoła została ochroniona przed katolickimi ideologiami. Podobnie jak budżet państwa, z którego nowa władza nie chce już przekazywać funduszy na kościoły. Kto jednak ochroni te instytucje przed politycznymi wpływami lewicy? Przywłaszczają sobie takie pojęcia jak słynna mowa nienawiści. Uważają, że trzeba chronić społeczeństwo przed agresją i dyskryminacją, a jednak sami dopuszczają się nierzadko tych czynów, o które posądzają swoich przeciwników. Dodatkowo zdają się przy tym krzyczeć najgłośniej i wyzywać najintensywniej. Czy takie wypowiedzi jak ta "żaden biskup, pan w sukience nie będzie miał nic do powiedzenia na temat życia kobiet w państwie polskim" nie uderzają w prawo do wolności słowa? Lewica zdaje się być pełna sprzeczności. Lewica często oskarżana jest o szereg kontrowersyjnych postaw i działań, które budzą sprzeciw części społeczeństwa. Jednym z głównych zarzutów wobec lewicowych środowisk jest oczywiście wcześniej wspomniana hipokryzja w kwestii języka debaty publicznej.
Ponadto radykalizm niektórych lewicowych środowisk, kontrowersyjny styl uprawiania polityki przez część lewicowych aktywistów sprawiają, że lewica postrzegana jest jako siła kontrowersyjna, wzbudzająca skrajne emocje i antagonizująca scenę polityczną. Przykładowo każdy z nas ma prawo do decydowania o swoim ciele. Jednak czy w przypadku ciąży zdanie mężczyzny co do kwestii aborcji nie powinno być również znaczące? Czy obywatele nie powinni mieć prawa do krytyki poglądów, z którymi się nie zgadzają? Pani Yahira przynajmniej ma świadomość tego, że system, który tworzy, nie funkcjonuje tak, jak powinien. Sytuacji wcale nie polepsza fakt, że na każdym kroku słyszę, jaka to opozycja jest zła i słaba. Okej, jesteśmy beznadziejni, biorę za to odpowiedzialność, ale powiem wam szczerze, że w końcu to wy nas wybraliście i jakby nie było, politycy odzwierciedlają społeczeństwo. Warto jednak wspomnieć o tym, że nie udało mi się znaleźć informacji na temat kontekstu tej wypowiedzi. Może być to więc równie dobrze bardziej rodzaj sarkazmu skierowany do opozycji niż samokrytyka. Chociaż czasem surowe spojrzenie na swoje poczynania nie zaszkodziłoby naszym politykom i byłoby miłą odmianą, niezależnie od tego, z jakiego obozu politycznego pochodzimy. Dajcie znać w komentarzu, czy uważacie, że Yahira powinna przeprosić katolików. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Siema!